Zobaczymy. Zobaczymy. Z okazji Twoich urodzin chcielibyśmy Ci... Iceberg polskiego YouTube'a, okej, okej. Ta Monika mu na kutasa chce skoczyć. Wiecie czemu tu nie ma fagaty? Bo jej nie zaprosili. Strasznie atencyjny jest ten film, tak szczerze. Bo nagrali chłopa, który nie chce nagrać w internecie tylko po to, żeby sobie kurwa PR podbić I jeszcze jeszcze wiecie, wzięli ten wszystkie kurwa do osoby żeby ten... Co tam w ogóle Lexi robi, która się która się w sumie na niego wyjebała. Wiecie, na no, tego typu rzeczy, nie? Czy pomimo tego, że nie gadają, znaczy nie, nie gadają, jakaś spinka poszła z Marcinem Dubielem. RZM, dziękuję. Bo Marcin Dubiel był jednym z nielicznych jego takich kurwa kolegów w internecie. Ale wiadomo, że lepiej ten. Wiadomo, że lepiej napisać do ekipy się, ma fris dograsz się? Bo nam projekt, kurwa. Wiecie, no. Porownie. Ten sam wniosek. Trochę ten sam wniosek mieliśmy, czas. Zdycha. No dubiela też nie mamy. No, no, to jest trochę XD, nie? Wszystkiego co najlepsze. Spodniemy I żeby wszystkie, że Twoje można. wszystkie osiągnięcia przerosły Twoje oczekiwania. Kurwa, oni są takimi idiotami ci ludzie, kurwa mać. Ja nie wiem, oni taką dawkę cringe'u kurwa dają za każdym razem jak ich widzę. Nie, kurwa, naprawdę. Każdy oni są tacy spierdoleni, czy po prostu ten, czy po prostu na nagraniach. I, um, żeby się o właśnie i tak. Znasz na czacie o jednej ważnej sprawie? I mówi to Lexi, żeby go doceniali. Ty kurwo? To, że nam pomaga, że wkładasz w ten projekt. W serce, cały swój czas. Mieszka tu, napisał, łapromista, tu i przedstawia kręgi przy szyi Sam sobie odpowiedź, że oni udają głupich. <noise> ja pierdolę. Pewnie. Mm. Nawet jeżeli Nitro używa jakichś ostrych słów odnośnie członków teamu X czy odnośnie osób, o których komentuje je, wiecie, nazywa je ostro, proszę nie przenoście tego na czat. To, że Nitro ma sobie taki styl i sobie tak komentuje, u niego na czacie tak jest, to spoko, ale proszę nie przenośmy tego na nasz czat, co nie? Stał jakiś gówno za 15 zł. Co nie mu kurwa kupili? No ale dobra, to co oni mu kurwa yerba mate kupili? <laughs> nie wiem, jakby ktoś mi kurwa takie prezenty kupił, to im się kurwa obraził tak szczerze. No ty, Piareka na niego zapatrzona jest. Monika! Na kutaska skoczyła, co? Mm. No ty, kurwa, ruro. Ja to przewidziałem. Zajebał jej tu klapsa raczej w dupę. Te fragmenty skipped. Nie! Yeah. No mów! No, jest... no mów, odcinek będzie lepszy. Każdy z własnych meka wkłada w serce to i wierzy w to. I to jest dla mnie. Uwaga, jak padają jak jak w to serce? Hejka, jestem Patrycja, mam 19 lat, mm. to nie to mojego no, w moim wieku, no. Sama. A temu skipnąłem, bo nie zamierzam słuchać komentarza, jak Nitro mówi, że ktoś komuś chce skakać na kutasie. Bo to dla mnie nie ma, nie ma żadnej wartości merytorycznej. Po prostu, nie chcę o tym słuchać. Zgadzam się z jego argumentami na zasadzie, że, że to wygląda jakby nagrali to na siłę, że wykorzystują to, żeby sobie podbić zasięgi. Odnośnie prezentów mówiliśmy praktycznie te same rzeczy. Tylko, że Nitro powiedział: Ja bym ja dostał taki prezent, to bym się kurwa obraził. A ja powiedziałem: No nie, uważam, że pokazywanie prezentów jest dobre, bo później ludzie oceniają, jeżeli te prezenty nie są idealne. Co nie, no to taki jest sens. Ostateczny słów jest podobny, co nie, tylko ponownie. Nitro mówi po swojemu, ja mówię po swojemu, no ale sens no, się ostatecznie no, wychodzi tak samo. No. Kej okay, oraz Wikasz, Dziękuję ślicznie za subiki, pozdrawiam. A tu stali jakby byli kurwa z nudzy. niestety więcej powyżej 6 minut nie oglądałem. Yeah? No kurwa, gadali jakby. No na odpierdol nagrywałem te odcinki. Na chuj kłamiesz tak. Stewart. Mega liczyłem na to, że to w ogóle będzie tak fajnie. No i mamy Nie, nie bez... jest fajnie. Macie żenujące liczby. A z tego co ptaszki ćwierkają, to oni już są podzieleni na tej chacie i połowa nie lubi drugiej połowy. O! Członku? To jest 7 stycznia, a dziewiątego przed a. Czemu oni kłamią, że ten, że siódmy... 7... I, Werona, i wy czekajcie, bo tutaj dostałem komentarz. I Iwerona, że ty oglądasz i udostępniasz tego patologicznego człowieka, masakra, zero szacunku do kobiet, do ludzi, a ty jeszcze popierasz leżę nada. Przepraszam Iwerona. Ja słucham jego sensu słów, ale odnoszę się do tego, jak on się wypowiada do ludzi bez szacunku, czy to do kobiet, czy do ogólnie do ludzi i mówię, że nie popieram takiego zachowania. Proszę, bez takiego zachowania na moim czacie. Że, że dokładnie mówię wszystko... O tym, jak mocno nie popieram tak zwracania się do innych osób. I to nie jest tak, że jak ja go obejrzę, to ja go wypromuję. On ma 35 tysięcy osób na streamach. Chłop robi sobie pół miliona wyświetleń. Ja go w ogóle nie promuję w tym wszystkim. Ani trochę ja go nie promuję. Ja po prostu oglądam jego opinię. No to jest po prostu tutaj YouTube'owy materiał. Nie zawsze... Czasem usłyszymy coś... Co ktoś inna osoba powie, i może nam się nie spodobać i trzeba wtedy zaznaczyć. Nie podoba mi się to, w jaki sposób on mówi. Nie podoba mi się, jak wyzywa tych ludzi. Nie podoba mi się jak to, jak, na, jak wyzywa tych ludzi, w jaki sposób ostro o nich mówi, ale no, ze sensem tutaj wnioskiem mogę się zgodzić, wnioski te, które ma. To jest bardzo ważne, że czasem, że czasem możemy coś usłyszeć, że ktoś mówi, że ktoś coś mówi tak, w taki bardzo wulgarny, taki niefajny sposób. No ale jeżeli tutaj jest na przykład sprawa taka z Teamu X, gdzie Nitro gra złego policjanta, bo też wytłumaczę. nie wyzywajcie od Julki, nie chodzi mi o wyzywanie od Julki, proszę, nie wyzywajcie od Julek, nie o to tutaj chodzi. Ale tutaj może, bo może uda się coś wyjaśnić, może się czegoś uda nauczyć, może się uda pokazać nasz punkt widzenia. Bo patrzysz na to stricte emocjonalnie pod względem, że słyszysz te wyzwiska i zwracasz tylko uwagę na te wyzwiska i bardzo dobrze, że zwracasz na nie uwagę, bo również nie uważam, że to jest poprawne, co nie? I po prostu nie oglądaj, jeżeli ci się to nie podoba, nie oglądaj go. I tyle, ale, co jest jedna bardzo ważna rzecz, tutaj nitro gra złego policjanta. Nitro jest złym policjantem. Wardenka jest złym policjantem. Oni są złymi policjantami. Oni zawsze zakładają to, co jest najgorsze. Oni zawsze, wardenga kulturalniej. Wardega jest tym kulturalnym, złym policjantem. Nitro jest tym niekulturalnym, złym e, policjantem, ale oni zawsze założą to, co jest najgorsze. Zawsze się wkopią jak najgłębiej, żeby wyciągnąć wszystkie rzeczy, wszystkie właśnie takie e, negatywne rzeczy. A ja gram tego dobrego policjanta, który ma nadzieję, że oni to zrobili dla stewarta, który ma nadzieję, że nie wykorzystali dla stewarta, dla wyświetleń i który po prostu pod koniec dnia ma nadzieję tutaj, że. Oni, że oni mieli dobre intencje w tym wszystkim. A jak to wyjdzie ostatecznie, to to weryfikują czyny. Musi być balans. I właśnie dzięki temu, że oni grają złego policjanta, a ja gram dobrego, a ja gram, gram dobrego policjanta, i ja przedstawiam jakieś swoje wnioski. On przedstawia swoje wnioski, i dzięki temu, że mówimy o ludziach o 180 stopni inaczej, że do każdego się staram zwrócić ze szacunkiem, usłyszeć jego opinię. I nawet jeżeli ktoś tego to, no chyba że o kurwie Wawrzyno, Wawrzyniaku mówimy, to wtedy do tej kurwy w ogóle nie ma, ża nie ma żadnego szacunku, ale to jest co innego, co nie. Ale jeżeli mówimy o kimś, to zawsze się staramy tutaj mówić z jakimkolwiek szacunkiem. Uważam, że to jest ważne, żeby usłyszeć opinię tej drugiej strony, tej, tej drugiej strony, która gra złego policjanta i żeby się odnieść, czy mamy podobne wnioski, czy nie mamy podobnych wniosków. Bo chodzi pod sam koniec o wnioski. Tutaj. I tylko o to mi chodzi, o przedstawienie wniosków i nie, mogę udawać, że tego i się ma omijać i tak dalej, ale uważam, że omijanie na dłuższą sprawę nie robi niczego dobrego. Bo ja nie uważam, że tutaj, że przez to, że obejrzę Nitra i że osoby, które tutaj siedzą na tym czacie pójdą oglądać Nitra. Wydaje mi się, że właśnie osoby, które siedzą na tym czacie, właśnie siedzą na tym czacie, bo nie oglądają Nitra. To jest powód, dlaczego tutaj siedzą, bo nie oglądają go. I nie dlatego pójdą, żeby go obejrzeć, tylko właśnie dlatego, że go nie oglądają, siedzą tutaj. Wydaje mi się, że mamy całkowicie dwie różne widownie, które się nie pokrywają. Jak on, jak on mnie obejrzy u siebie... To ludzie będą narzekać, że mówię jak pizza, i że nie, mówię, że nie mówię to, co myślę, i że mówię tak delikatnie, i tak właśnie, tak wszystko zmiękczam, i tak właśnie o wszystkich mówię delikatnie. A jak, a jak nie puszczę u siebie, to wszyscy mówicie, czemu ten debil każdego tak wyzywa i mówi bez szacunku, co za jełob z niego jest. Co nie? No, Zobaczcie, no widzicie, to jest dokładnie to samo, tylko o 180 stopni odwrócone. Oczywiście są też osoby, które są widzami jednej i drugiej strony, albo no widzami wszystkich. Oczywiście są też takie, ale ja tutaj mówię o skrajnych przypadkach, po prostu i tyle. Widzę te x -y w tle. Staram się to ignorować. 6 stycznia dzisiaj jest. Kaczor, nie Oni troce, to nagrali 3 dni mysli, temu. Że jak on serio. Auto, znaczy, to Znaczy, bardzo szeser. ogólnie kiepski ja pomysł jak jest. Inaczej, ja z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, bo ja jestem w stanie zrozumieć fakt, że to jest to, co ja mówiłem na początku. Bez Stewarta ten projekt nie będzie ciekawy. Bo w internecie, w internecie, takim normalnym internecie, który nie jest Tiktokiem. Te typy to są randomy i ta typiara jest trochę mniejszym randomem. No, można powiedzieć, że nie jest randomem. No, ok, nie jest randomem. Już też, już też, już też wszystkich do ziemi, kurwa, nie, nie spłucajmy. Ale każda inna osoba tutaj to, to jest kurwa totalny rambo, random. I zaraz coś powiesz, że ten szeo, ma, nie wiem, milion subów. Czy SIO, czy chuj wie, jak on się tam nazywa. No spoko, tylko jego filmy w ostatnim pół roku robiły 10 tysięcy czy 20. Ty no ty no nie jest to tle? Big Influencer, nie, nie jest na to, to jak są ustawione jakiś taki wiecie. Złote. No. Ja mówiłem to od początku, że ten projekt będzie podupadać i albo wiedzie Stuart, albo Stuart nie wejdzie. I teraz tak, gdyby Stuart sam chciał wjechać i by wjechał, to by było fajne, ale jeśli podstępem zwabiają kogoś do chaty i to też jeszcze, wiecie, nie wiem, zwabiłbyś podstępem kogokolwiek. Ale ziomka, który kurwa w psychiatryku yy, spędził kurwa ich czasu, który, który się leczy, który ewidentnie ma jakieś swoje problemy i który sam nie chce, nie chce być, zwabiasz go pod pretekstem urodzin, kurwa, nagrywasz co trzy dni wcześniej, żeby w jego urodziny to puścić. On dostał prezenty na urodziny, kurwa, jak nawet jeszcze urodzin nie miał. Cześć, o co chodzi. I najgorsze jest to, że ten człowiek nie jest w ogóle asertywny, bo on nie jest w ogóle asertywny. I jak już go nagrali, to pewnie stwierdzi, że no chuj, to, to już nagrali, ale się o mnie martwią. Nie martwią się o ciebie, tylko martwię się o to, im kanał nie podupadł. No i widać, nie? Tak jak każdy film, tak jak każdy film ma i tu, i tu już i tak jest yy, po tym co Wardenga wrzucił, nie? Który powiedział mniej więcej to samo. I teraz tak, tu wejdziemy, masz 30 do czterech, tu, tu, tu też masz kurwa dużo łapek w, w dół. Tu też masz bardzo dużo łapek w dół, a tu to już masz wybitnie dużo łapek w dół, bo ten odcinek był kurwa tragiczny, więc robisz kurwa tego, robisz odcinek ze Stuartem i nagle się okazuje, że, że da się, nie? Tylko szkoda, że to jest takie sztuczne. To był jego pomysł, a nie ich? No to nie był jego pomysł. No to nie był jego pomysł. No. Ten, ten team przede wszystkim, on nie ma pomysłu na siebie. No, no nie ma pomysłu na siebie. Tak szczerze to to jest content, to jest, to jest content Teamu jeden Teamu jeden z gorszymi ludźmi. On i... mówi o sześćmi słowem po prostu. Na chwilę obecną powiedział dokładnie te wszystkie same wnioski, co my mieliśmy, że, czyli, że się, 90% tych filmów, 95% filmów na tym kanale to jest totalne gówno. Jest są tylko dwa. Dzisiaj policzyliśmy. Są trzy filmy, które są Entertaining, i jeden, który miał szansę być Entertaining, ale nie był i to był ten ostatni. Pod koniec dnia. I chujowie zrobiony. I to jest to, co ja cały czas mówię. Na razie to na razie to widzę, że mamy taką samą opinię na temat Ech. tego teamu. Czy naprawdę Więc potrzebujesz ja mam nic do dodania 5 tak naprawdę? 10 osób w ekipie, czy, czy w jednym domu mieszkającej. W domu kurwa za 15 baniek i innymi osobami, które trzymają pieczę nad tym projektem, żeby takie wyświetlenia kręcić. Jeszcze to jest świeży Dziękuję kanał, jej Werona. Dużo, dużo ciężko na naszym kanale ee, skręcić 300 tysięcy wyświetleń niż, niż na świeżym. Jeśli też się, i poza tym o nich się bardzo dużo mówi, bo kurwa no, no cały internet o nich mówi zazwyczaj negatywnie i się to nie przekłada kurwa na wyświetlenia. I tak szczerze, no jest swój youtuberów, którzy siedzą u siebie w domu i kręcą podobne wyświetlenia i nie mają kurwa kosztów 150 tysięcy miesięcznie, jak kurwa nie lepiej. Więc tak szczerze, ci ludzie, wszyscy, którzy tam są, powinni się czuć jak totalne główna, ale nie dlatego, bo ja tak mówię, czy chcę komuś sprawić przykrość. Powinni się czuć jak totalne główna, z takim wsparciem medialnym, z ilością osób, które pracuje. Z... Jedna rzecz, nie uważam, że ci ludzie jako członkowie timu, bo jak było widać po ostatnim odcinku, oni się czasem naprawdę starają. Tylko że cała reszta, która organizuje, to a oni nie są, nie są osobami, które to organizują. Mają to totalne gdzieś i w ogóle nawet nie chcą się jakkolwiek postarać. Jasne, ci członkowie nie są super, często są cringe'em totalnym, wkurwiają mnie okropnie i nie możemy ich oglądać, musimy ich skipować, ale ostatni odcinek, widać, że oni się starają, raz na jakiś czas oni się starają i próbują cokolwiek zrobić, tylko kurwa, to jest tak zarządzane beznadziejnie. Ten Team X jest tak, ten Spotlight Agency tak to robi całkowicie od czapy, bez żadnego starania, bez żadnego przygotowania i bez żadnego tak naprawdę ducha w tym wszystkim, że jedyna ciekawa rzecz o Teamie X to jest oglądanie innych osób, które komentują o Team X. To jest jedyna ciekawa rzecz na ich temat, że można ich skomentować i można wytchnąć im błędy. To jest jedyna rzecz. Z nimi i dla nich Eee, to, to powinno być pięć razy większe. No, wpis dużo osób o tym mówi. Plotki, nie pudelki, kurwa, nie jakieś inne syfy. No, jest to tragiczne, nie? I on im życzy, żeby przez rok, kurwa, daily robili. Niech oni już w piątym filmie, kurwa, wyglądali, jakby siedzieli tam za karę. No, i przede wszystkim jest to sztuczne. Młodszy odcinek zakopaliśmy lekcja No kurwa, no. I, i, I powiedz mi szczerze, nie? Czy wyszedł jakiś odcinek, chociaż jeden? Abstrahując od wyświetleń, wszystkiego, czy wyszedł chociaż jeden odcinek, w którym można było powiedzieć, fajnie wykorzystaliście potencjał tego, co macie? Nie wiem, domu, montażystów, kamerzystów. No, z okradzeniem domu. Uważam, że tak. Że okradli dom, to było fajne. Uważam, że to było spoko. Tak było przedłużone, tak był źle zrobiona końcówka, ale uważam, że wykorzystali potencjał. Wyjątkowo, wyjątkowo tak. Ale bardzo mało w porównaniu do całej reszty filmów. Jedna, jedna jaskółka wiosny nie czyni, co nie? No, po prostu, to, że raz się udało, nie oznacza, że cała reszta się uda, czyż nie? Możliwości. Dziękuję, Anter. Pozdrawiam. Tak szczerze, każdy odcinek. No, na niektóre, żeby posiedzieć na plaży i zagrać butelkę, to musiałbym na przykład na Malediwy polecieć. Powiem Wam tak, absolutnie każdy odcinek. Znaczy, pomijając, że w niektórych odcinkach jest mnogość osób, nie? Czyli, jak się, czyli jakbym usiadł ja na kanapie, to nie usiądę za 10 osób. Ale absolutnie każdy odcinek z tego. Ja mogę w dowolnym miejscu, w dowolnym miejscu na świecie, nawet kurwa no. z tak góry, się w lepiance zrobić Taktycznie za 6 miesięcy. Wam odtworzyć. Nagrać to tak samo. To, że inaczej pewnie wie, wiecie, że tak samo. Nie wiem czy coś jeszcze on tutaj będzie mówić cokolwiek takiego, co Dziękowana. do czego możemy się odnieść. Wam kurwa chciał za coś podziękować. O tutaj zaczynamy już o tym filmie więcej. Wiemy, prawda? Prawda! W stanie komuś Nie jestem wam jakbym chciał Jakbym wam kurwa chciał za coś podziękować. Jakbym chciał wam za coś podziękować, to nie jestem w stanie do każdego zadzwonić ty się, chciałbym Ci podziękować za to i za to. Ale no, jesteśmy Ci wdzięczni, ale Ty jesteś fajny. Nagrywa się, nagrywa się. Ale cię kochamy. You know. No to też zajebiście, team, został ten skonstruowany. Wystartował team ten, i zapomnieli o czymś takim jak w domu i stwierdził, że trzeba y, trwać dwa lata. On będzie uczestniczył w tym teamie i on, on? wypromuje ten team. Więc jeszcze raz powtarzam, Stewart zresztą tu mówił publicznie, że on robi team, team trwa dwa lata, są to osoby, które zna i osoby nowe, które on zdraftował do tego teamu, jak był team 1 I po dwóch latach on się już nie będzie, on chce odejść z YouTube'a po tych dwóch latach i zajmować się tylko takimi właśnie projektami. I po to powstała ta spółka, czy, czy, czy ta agencja Spotlight, yy, która właśnie miała zrzeszać takie osoby, i on na początku miał ich zbustować, potem sam się wycofać z sieci i działać sobie tam gdzieś z tyłu. Jak to wyszło, no sami widzimy więc no. Albo, no nie wiem. Albo to... pieniądze, w pokera? pieniądze w Polsce. No chyba, że, no chyba, że e, jest to zgłoszone, tylko ogólnie to nie opłaca się, bo podatek. A! No, ale Polska ciutnęła. utknęła. Przez to, że zostały skasowane tutaj komentarze z Sylwestra Wardęgi, między innymi innych osób, które się na ten temat opowiadały. Troszkę szkoda, że Marcin Dubiel nie złożył dla... Dobra. Unbox, witam. Unbox już dzisiaj była. Już się dzisiaj ze mnie śmielić z tego. <laughs> Unbox już dzisiaj było. Jeżeli ty chcesz się śmiać z tej historii Unbox, to 100 zł to była wczoraj granica. Dzisiaj już 200, Unbox. Zatem dopiero kolejną stówę i możemy się pośmiać, bo tak za stówę Unbox to z czym ty wjeżdżasz? Z czym ty wjeżdżasz w ogóle? Polish YouTube Iceberg. Dobra, wjedźmy w ten film, na który wszyscy czekają tutaj.